Siemanko. Patrzcie na to. Tam są góry. I tam są góry. Tam też są góry. I z tej strony również są góry. Witajcie w Międzygórzu. Znajdujemy się między górami, czyli w Międzygórzu. I powiem wam, że jest to taka bardzo urokliwa mieścinka, bardzo cicha, bardzo spokojna. Dużo takich jest starych pensjonatów. To, proszę państwa, wodospad Wilczki w Międzygórzu. Wodospadem Wilczki, po pokonaniu tych strasznych schodów, później droga jest całkiem w porządku. Szliśmy do ogrodu bajek, ale niestety już jest zamknięte, troszeczkę za późno. I później będziemy mieli już czasu na to, żeby w ogóle tutaj wejść. Mamy trochę inne plany, większe plany, więc nagrałem, co można było nagrać przez płot, więc sobie zobaczycie. Jeżeli szukacie spokoju, takiego spokojnego miasteczka, no to rzeczywiście Międzygórze będzie dla was, ale nie róbcie tego błędu, który zrobiliśmy my. My przyjechaliśmy tutaj w Boże Ciało i no, był tutaj po prostu natłok ludzi, strasznie dużo. Tutaj po prostu nie dawali sobie nawet rady z wydawaniem obiadów. No było po prostu bardzo, bardzo źle, ale poza tym w inne dni powinno być ok. Na drugi dzień już jest mniej ludzi, chociaż widzę, że powoli się zjeżdżają, więc może to dlatego, że jest po prostu rano. Zobaczymy, jak będzie później. W każdym razie teraz udajemy się na śnieżnik. Piesek robi ciap ciap. Tak, Loka? No pewnie. A jak piesek robi ciap ciap, to może przejść kilometry. A w drodze na śnieżnik mamy ciap ciapów pod dostatkiem.
Śląsku pod Śnieżnikiem. I oczywiście nie mogłem sobie odmówić regionalnego piwa Śnieżnik. Tu jest betoniarka, która robi łeł-łeł. Wyrabia, nalewają. Przylatuje helikopter, a ludzi gonią. Dobrze. Przylatuje helikopter. Podmieniają te kanki, czy te wiadra. I lecą tam aż na Śnieżnik. Co 30 sekund. Zaraz będziemy musieli stąd spadać, bo to nie jest wcale przyjemne. Ale teren budowy. Tak właśnie wygląda masyw Śnieżnika. Nie ma tu takiego punktu, takiego szczytu typowego. Dlatego to jest nazwane masyw Śnieżnika. Tu odbudowują wieżę widokową. Więc trochę jest hałasu. Trochę nieprzyjemnie. Tak czy tak, widoki są bardzo fajne, bardzo przyjemne. No, trzeba będzie może przeczekać, aż wybudują tą wieżę i tutaj wrócić, bo wejście nie jest jakieś trudne, można spokojnie wejść, nawet z dziećmi, rowerami widziałem, że tu wjeżdżają też bez większego problemu, chociaż to i tak dla mnie są hardkorowcy. No i tyle, zaraz będziemy schodzić, trochę odpoczynku, tak to właśnie wygląda. Polecam. Śnieżnik. Teraz widzimy Śnieżnik z tej perspektywy. Tam, gdzie ten helikopter. No i powróciliśmy z wyprawy na Śnieżnik. Zrobiliśmy ponad 19 km. Śnieżnik oceniam na bardzo dobrze. Świetne widoki. Wejście nie jest jakieś super trudne, każdemu mogę polecić. Podsumowując Międzygórze, jest to bardzo fajna, mała mieścinka, spokojna. Tylko nie róbcie tego błędu, który zrobiliśmy my, czyli nie przyjeżdżajcie w jakieś większe święta, jakieś przedłużone weekendy, typu właśnie Boże Ciało, tak jak teraz zrobiliśmy, ponieważ wtedy jest tutaj bardzo dużo ludzi i już tego spokoju, na który się liczy, przyjeżdżając tutaj, tego nie ma. Poza tym bardzo fajne są tutaj te wille, te w starym stylu. Jeden mały minus, niektóre są zaniedbane, jakby to było odnowione, ale w starym stylu, klimat byłby o wiele lepszy, a tak niestety trochę to zaniedbanie psuje ten klimat. Polecam willę w górnej części Międzygórza, bliżej szlaku na Śnieżnik, typu Willa Róż czy Willa Słoneczna.
Tam też są takie bardzo fajne, ładne polany, jest tam o wiele spokojniej. Niewiele miejsc w Polsce tak ma, że szlaki są tak bardzo dobrze oznaczone. W Międzygórzu, w okolicach tutaj naprawdę jest super świetnie. Praktycznie wiadomo, gdzie iść, dokładnie oznaczony szlak przy rozdrożach. Nie zawsze tak było. Jeździmy w różne miejsca i często mieliśmy problem właśnie z oznaczeniami szlaków. Tutaj jest bardzo, bardzo dobrze zrobione. My tutaj zwiedziliśmy bardzo małą część okolic Międzygórza, bo zwiedziliśmy miasteczko, Śnieżnik, wodospad Wilczki, a to zwiedzanie jest o wiele więcej, na przykład wejście na Igliczną. Ogólnie polecam jak najbardziej Międzygórze na plus. Wrócimy tu jeszcze.